Afgańscy talibowie przekraczają nielegalnie zieloną granicę z Pakistanem. Kradną stada kóz i owiec należące do kalaszów, a ich samych mordują. Ale o tym oficjalnie nikt nie chce mówić. Czy tu wśród gór możecie czuć się bezpieczni? Żyjemy na granicy z Afganistanem. Dzieją się tu różne rzeczy. W ostatnim czasie 50 osób zostało zabitych. Zabito 50 osób tylko z powodu kóz? Nie tylko z powodu kóz. Również z powodu religii, czasami również z tego powodu. Wierność tradycji i tożsamość kalaszów wielokrotnie jest wystawiana na próbę. Muzułmanie oferują stypendia naukowe dla kalaskich dzieci, pracę dla dorosłych, a nawet bezzwrotne kredyty na zakup ziemi. Z tych powodów wiele osób decyduje się na zmianę religii. Jeden z moich wujków jest muzułmaninem i starał się przekonać mnie, bym zmienił religię. Oferował w zamian dużo pieniędzy. Są też tacy, którzy kuszą mnie pięknymi córkami. Mógłbym je poślubić, gdybym tylko zmienił religię. Przekonują, że żona muzułmanka jest posłuszna, nie wychodzi z domu. Ich zdaniem byłbym szczęśliwy. Jedna z moich córek wyszła za mąż za muzułmanina. Musiała opuścić nasz dom. Kiedy ktoś przechodzi na islam, nie jest już kalaszem. Moja córka modli się do innego Boga. Jej religia w pewnym sensie ją ogranicza. My za to jesteśmy całkowicie wolni. Kalasze bardzo chcą wierzyć w swoją wolność i nieograniczoną swobodę. Ale to nie do końca prawda. Przekonałam się o tym, zadając o jedno pytanie za dużo. Czy kalasze są pod jakąś presją ze strony rządu, by zmienić zachowanie, religię i przejść na islam? Nie odczuwamy zbyt dużej presji. Może tylko w kilku przypadkach taka sytuacja miała miejsce. Ale ogólnie nie spotykamy się z czymś takim. Odpowiedź była poprawna. Chwilę później okazało się, że naszej rozmowie przysłuchiwał się pracownik agencji wywiadowczej. Nie zwróciliśmy na niego uwagi, bo był ubrany po cywilnemu. To ostatnie pytanie zaniepokoiło go na tyle, że nagle przestaliśmy być mile widziani w Dolinie Kalaszów.